jeżeli zobaczę, to jest prawidłowe pojęcie. Nie, ja o tym mówiłem. Ja wiem, dlatego ja mówię, żeby wszyscy zrozumieli, co jest wykładnia, a no odsyłamy do wykładu. Co to znaczy? Rozmawiałem tu z ziemią, byśmy mieli bełchatowską, czyli ziemią, gdzie sieracką właśnie, gdzie docierają te odkrywki, zdajemy sobie sprawę, jaka to jest dewastacja. W związku z tym generalnie odrzucilibyśmy w ramach tej zrównoważonego rozwoju wszystkie, całą tą koncepcję oparcia rozwoju energetyki na węglu brunatnym, który niszczy, dewastuje po prostu, tak? I tutaj gaz łupkowy, tak. Więc musimy powiedzieć tak, że strategia energetyki zrównoważonej polega na tym, że to, co pan powiedział, doktor, nie dewastujemy środowiska, nie pogarszamy go nawet w sytuacji, kiedy na krótką metę okazuje się, że to jest ekonomicznie uzasadnione, ale nie liczy się tych kosztów destrukcji środowiska, prawda? Bo tylko dlatego to jest tanie, bo nie liczy się kosztów rekultywacji, braku wody, niszczenia środowiska, stresu wywołanego wysiedlaniem ludzi, etc., etc. Wiecie, o co mi chodzi. W związku z tym, czy jesteśmy w stanie dzisiaj podjąć taką uchwałę, bo już kolejny ekspert się uchwałę o zrównoważonej, czy odkładamy to jeszcze, bo będzie jeszcze mowa o energetyce, możemy to przesunąć jeszcze na kolejnego eksperta. Tak? To będzie chyba jeszcze jedna część wykładu. Dobrze, przesuwamy, to zgadzam się. Natomiast jest taka rzecz, że po prostu przy tych tematach liczą się dokumenty strategiczne. Te dokumenty strategiczne, proszę bardzo, to są takie dokumenty jak plan zagospodarowania przestrzennego miasta, gminy, powiatu, województwa. I tam w tych planach zagospodarowania przestrzennego muszą być określone zapisy. Jeżeli Berlin ma wskaźnik, że na cele przemysłowe trzeba pozostawić 6% powierzchni, to po prostu Niemcy mają jakieś sensowne podejście do tych zagadnień. Jeżeli w Szczecinie tereny przemysłowe są sprzedawane lub przeznaczane pod inny cel, to mamy sytuację trochę dziwną. Jeżeli Agencja Rynku Rolnego puszcza ziemię, sprzedaje ludziom z zewnątrz, a nie własnym obywatelom, to mamy po prostu problem. Czyli plany zagospodarowania przestrzennego to jest jeden z zasadniczych elementów strategicznych. Ale kolejnym dokumentem strategicznym to są plany gospodarki paliwami i energią. I w tym dokumencie strategicznym gospodarka paliwami i energią to znowu jest miasto, powiat, gmina, województwo, kraj. Dziękuję bardzo. I w tych dokumentach strategicznych, które wynikają trochę z nacisków Unii Europejskiej, możemy to umieścić. Natomiast problem jest jaki? Że poziom tych dokumentów jest bardzo niski. Dokumenty są realizowane najczęściej na zasadzie przetargu. Ponieważ ma się to robić posłem ekspertem, ja proszę, żeby pan poszedł na swoje miejsce i opracował nam uchwałę, jaką powinniśmy podjąć, jako strategia energetyczna po tym drugim wykładzie, bo jeszcze pytanie, czy macie państwo do pana doktora, bo chcemy... Ja bym tutaj miał. Do pana doktora ostatnie dwa pytania, bo już kolejny ekspert tu siedzi. Bo to po prostu... Bo chodzimy, żeby zwolnić eksperta, to sobie możemy debatować, jak ktoś ma czas, ale niech eksperci mają już... Więc kilka pytań do pana doktora i kolejny, i potem podejmiemy... Tak. Pan ekspert zaczął swoje wystąpienie od faktów, które stały się faktami, czyli czeska kopalnia plus kopalnia, która powstaje w Gliwicach. Moje pytanie, być może pan zna, bo ja tej informacji nie potrafię uzyskać od kilku miesięcy, drążąc temat. Jakie są koszty koncesji? Ile taki inwestor musi zapłacić za koncesję, żeby mógł korzystać z ustawy o kopalniach, prawda? Bo jest ustawa, która mówi, że to jest koncesjonowane. Ile ta koncesja kosztuje? Jaki będzie wpływ do danego miasta? Czy tylko to jest koncesja i ile on wytarga stąd, czy jeszcze od każdej tonażu on coś jeszcze płaci? Dziękuję. Znaczy to tłumaczył się z tego, tam był minister Orion Jędrysek, bo on wprowadzał właśnie tę ustawę ekologiczną i tam tłumaczył się, dlaczego są te opłaty koncesyjne tak niskie i dlaczego tak niskie, tak niewielkie korzyści się dające ułamka procenta możemy korzystać. Czy taki stan rzeczy jest jeszcze dalej? Podejrzewam, że platforma tego nie zmieniła. No to jaki to był ułamek? Dyskusja sprzed kilku miesięcy. To jest rząd procentu. Tak mówił ten poseł, były główny geolog kraju,
Panie marszałku, urządzenie do wypowiedzi ekspertów to jest skandaliczne. Postawa tutaj musi być jasna w powiecie. Nie możemy załamek procenta oddawać usług naturalnych. To przygotujmy uchwałę, panie. To jest cudowne doszkanie. Zwolnijmy eksperta też z kompetencji, znaczy rzeczy, na których nie czuje się kompetencji. Proponował jak najbardziej ogólnie. No właśnie. Nie podawać liczb. Bo ja dokładnie nie wiem. Słuchajcie, pytanie, bo musimy przyspieszyć. Bardzo proszę. A ja mam pytanie. Proszę bardzo. Marszałek z Sejmiku Prowincjonalnego Ziemi Lewińskiej. Proszę mi powiedzieć, bo cały ten wykład pana doktora dotyczy 3 kilometrów poniżej głąb. Znaczy ta tabelka. Tak, ale mnie by interesowało, co by było głębiej, do 7 kilometrów. Jakie tam są dalej skarby? Większe. Jeszcze większe. No to do jakiej, proszę, do jakiej jeszcze pan, głębokości jest? W tej chwili bez problemu do 6 kilometrów. Znaczy trzy pytania i zamykamy. Raz jest to 3-2 razy więcej. Proszę bardzo, pytanie. Jeszcze jedną rzecz bym chciała, bo ja pracowałam muszę trzymać w energetyce. Momencik. Ja pracowałam w energetyce i tam w Wodzisławiu Śląskim, w rejonie energetycznym Wodzisław, robiono coś takiego, że był wielki projekt robiony, że rynek miasta będzie korzystał z wód termalnych. Co się okazało, że to był jeden wielki przekręt, bo z żadnych wód termalnych, tylko zbudowano stację transformatorową w pobliżu, i ta stacja transformatorowa podgrzewała tą wodę i dostarczała do tych mieszkań na rynku. Co się okazało? Mieszkania dostały osoby bezrobotne, przeważnie biedne, i oni nie mieli możliwości, żeby opłacić w ogóle te koszty i przerastały. Nawet ludzi pracujących było niemożliwe zapłacić. I mnie to zastanawia. W jaki sposób? Dlaczego takie kłamstwo było powielane, skoro bo na ten projekt były wyciągane pieniądze? Ale może to było oszustwo, pani Małgosiu. Czyli to jest bardzo dobrze zdecyduje. To było w gazetach opisywane. To się sprawdzimy. To jest pod komisję śledczą. Bardzo proszę pana. Proszę jedno króciutkie pytanie. Dobrze, najpierw pan. Dobrze, pan. Pan jest. Ja tylko króciutkie. Czy jest w Polsce jakaś wybudowana elektrociepłownia geotermalna? Nie ma. Pan teraz? Mam pytanie takie. Jeszcze imię, nazwisko i ziemię. Nie, imię, nazwisko i ziemię. Pan, żeby się pan przedstawił. Żeby tu przed kamerą. Czy technicznie możliwie jest przedstawić imię, moje nazwisko Józef Woźniak, pochodzę z Podunijowa, Turek. Dobra, Ziemiakowska, dobrze. Proszę uważać. No proszę. Pytanie jest takie, czy tą energię geotermalną technicznie jest możliwe, żeby wykorzystać na potrzeby wsi, czy dwóch, trzech, czterech, pięciu wsi. Czy są opracowane takie metody, żeby po prostu, no bo wiadomo, wieś jest rozproszona, czy technicznie jest jakaś możliwość, żeby jednak wieś mogła skorzystać z tej energii? Bezpośrednio. Ja chciałem powiedzieć o tym, w tym swoim materiale przedstawianym, mianowicie żeby to się opłacało, to trzeba wszystko wykorzystać. Trzeba produkować, uzyskiwać energię elektryczną i wykorzystywać energię ciepłą, która towarzyszy temu, bo wtedy to się naprawdę opłaca. Więc jeśli jest rozproszona zabudowa, to albo trzeba by było jakąś inwestycję tam, albo na przykład wykorzystać tę energię dla ogrzewania tuneli, szklarni, produkcji spożywczej. Przetwórstwa pożywczego. Czy pan się zgodził być jeszcze naszym ekspertem od Goteli? Czy pan by się zgodził tak? Ogólnie na razie jeszcze. Dziękuję. I jeszcze ostatnie dwa pytania. Dobrze? Ja mam pytanie pierwsze. No dobrze, przystąpimy, tak? Ale ostatnie dwa. Pan i pan. Proszę bardzo. Pytanie takie, skąd pochodzi ta woda głębinowa? Czy ona jest hermetycznie zamknięta tymi skałami, czy przecieka przez górze? Znaczy, no właśnie, to jest ciekawa sprawa, że tutaj jak pokazałem ten przekrój geologiczny, to tam mamy tak zwane baseny wody, czyli mamy tak, trias dolny, środkowy, górny, tam są złoża porowate, które zawierają wodę. Potem jest warstwa nieprzepuszczalna, wyżej mamy następny basen, już z Jury Jurańskiej. Trzy baseny jurańskie, potem mamy następny, jeszcze jak idziemy ku powierzchni, następne kredy. Czyli tutaj jest taka sytuacja, że jeśli robimy odwieźć,
wiercimy, to, to decydujemy, bo mamy możliwość decydowania, z którego poziomu będziemy tą wodę wykorzystywać. Czyli to jest jedna z możliwości. Czyli wydarzenia geologiczne spowodowały, że mamy sytuację taką, że jest skała polowana, prawda? I woda wypełnia te pory, te puste przestrzenie. Ale tam skała jest, ta konstrukcja skalna jest, prawda? A teraz chodzi o to, mówiłem dlatego o tej retencji, żeby właśnie zasilać te wody podziemne. Tą wodą powierzchniową. Ona infiltruje w głowę. A to jest obiekt zamknięty? Wciąga wodę i to jest polu wybraczy. Chodzi o obiekt podziemny, tak? Obiekt wody podziemny. Nie, czy jeżeli my mamy, bo to rozumiem, że jest to cykl zamknięty. Ta woda wraca z powrotem, jest dalej ogrzewana, czy nie? Ona zostaje na powierzchni. To znaczy ten zbiornik wody, który jest podziemny, to tam woda właściwie jest... częściowo zamknięte, znaczy można uzupełniać. Albo na przykład stycznia. Czyli on się nie sączy na górze, tylko są jakieś takie powierniki. Znaczy w dół, a potem jak jest już temperatura bardzo wysoka, tam nie, czyli odpowiednio głęboko, tam już wody nie ma, bo ona w postaci pary występuje i wtedy idzie górze. Ostatnie pytanie, kochanie. Albo ten obiekt. Panie doktorze, ja tutaj... Kochanie, ciszej troszeczkę, prosimy. Ja tutaj pozwolę sobie... Bardzo proszę, można. Tak, stanąć po panu doktora. To, co za chwilę powiem, nie jest jakby polemiką z panem doktorem, natomiast jestem w posiadaniu danych i one nie są taką tajemnicą. One są w internecie i zdążyłem zauważyć, taką mam uwagę. Pan powiedział o kwestii głębokości 3 km. I teraz tak, z tych danych, które też się podpisę, to jest druga opcja. Mamy jedną opcję pana i całego stowarzyszenia. Druga opcja mówi zupełnie inaczej, to znaczy nie tak do końca inaczej, ale zmienia całkowicie strukturalnie kwestie naszych bogactw naturalnych. O co tu chodzi? Chodzi o czarne złoto. Gigantyczne, znajdujemy się na gigantycznej bańce ropy. I gazu. I gazu. I teraz opracowanie, które posiadam, jest wydrukowane na moim blogu. I to są kosmiczne ilości. Cały wist polega na przykład z ropą, że nie dla picu koło Rozewia gonili platformy wiertnicze. Dlaczego? Bo tam jest taki gigantyczny jęzor idący w Bałtyk z ropą naftową, z takim zbiornikiem. Mało tego, to co się w Arabii Saudyjskiej pompuje, w Katarze, w Emiratach, to jest nitka, która się kończy na Morzu Północnym. Tak jest, która się kończy na Morzu Północnym, a przechodzi przez Polskę, Ukrainę i co? Krym. Stąd właśnie to zajęcie Krymu i wszystkie problemy. Tam miały być właśnie te odwierty. Ale po co to tutaj mówię? To nie dotyczy tylko ropy, ale materiałów strategicznych, przemysłu lotniczo-kosmicznego. A więc to są rzadkie metale, które są w tak ogromnej ilości, że koncerny amerykańskie już się biją tutaj rękami, nogami, zębami, żeby po prostu to eksploatować. I ogólnie nam jest znana taka polityka, że już Polska jest podzielona. Grupy niemieckie, grupy rosyjskojęzyczne, bo to nie są Rosjanie i to też nie są Niemcy. Oni z ogromnymi pieniędzmi wchodzą, tutaj wykupują i tak dalej. Cała tajemnica wykupu lasów. Wiecie, na czym polega na przykład tajemnica wierceń w Yellowstone w Stanach Zjednoczonych? Tam są ogromne kompleksy leśne. Wystarczy wyrąbać dziurę, wyrżnąć lasy i tam się montuje wieżę wiertniczą i pompuje się ropy. W tej chwili też eksploatowana jest ropa właśnie jako zapasowa w parku Yellowstone. I tutaj, kiedy są tereny orne, leśne, potrzebne są leśne, żeby właśnie w tych puszczach wyrąbać dziurę, postawić wyżkę i pompować co się da. Cała sztuka tutaj polega na tym, że w czasach komunistycznych Rosjanie mieli technologię głębi wiercenia do 7 km. W Polsce też to było, to żadna tajemnica.
Z 7 km mamy ropę, którą pędzi się do Płocka rurociągiem, która jest zasiarczona. Natomiast my mamy super arabską ropę. Dlaczego ona się nazywa arabska? Ona ma pewne takie lotne właściwości i ona jest podobna do ropy libijskiej. Te dane możemy po prostu znaleźć w ilościach. Ja tutaj nie strzelę z pamięci, tylko chodzi o główny wydźwięk. To, co pan tutaj mówi, jest zgodne z tym, co stowarzyszenie działa. Natomiast to, co tu jest motorem napędowym niszczenia Polski, niszczenia wszystkiego, co się da, wynaradawiania Polaków, to jest cały, powiedzmy, mechanizm, główna przyczyna tego, tego, o czym my tutaj mówimy, o tych wszystkich problemach i tak dalej. Ponieważ my jesteśmy najbogatszym krajem Europy, jeżeli chodzi o na mieszkańca, albo świata. Tutaj pan, jak pana godność? Bauerek. Pan Bauerek. No, pan Bauerek jest świetnie zorientowany. A więc tutaj on też tutaj potwierdza takie słowa. Zaraz będzie miał wykład. Zaraz będzie miał wykład, a więc to wszystko jest... Czyli teraz tak, w czerwcu byłem nad morzem i co chcę powiedzieć? Płynę statkiem z Międzyzdroju w Dunałów znam i z rozbrajającą szczerością obsługa statku informuje. Proszę Państwa, po lewej burcie jest gazoport. Tak. I stamtąd będzie przywożone drewno do lasu. To znaczy, to już moje słowo. Będzie przewożony gaz skroplony i w gazoporcie będzie realizowany. Co ciekawe, jeżeli mamy tutaj, tak jak pan doktor powiedział, zrozumiał, ale proszę. Pan doktor powiedział o tych ilościach gazu, to słuchajcie, to jest kwestia, no właśnie, tej polityki, o której mówimy, ale to jest, słuchajcie, to jest moje zdanie, więc spokojna głowa, proszę się tam nie emocjonować. Sprawa, jeżeli Polska się pogoni na wschód, w sensie na wojnę, wygoni się Polaków, no to wiadomo, kurek zostanie zakręcony. To są proste rzeczy. To ten gazoport jest potrzebny jak woda rybie. A więc, a w tym momencie, jak już będzie pokój, jak się Rosję podzieli na kawałki i ona już nie będzie takim gigantycznym państwem, to wtedy będzie można tutaj wiercić i tym gazoportem eksportować. O, mniej więcej tak tutaj powiązałem. Czyli generalnie są te wszystkie idee związane z tym, co jest pod nami. Czyli my jesteśmy tak bogaci, dlatego te wszystkie tak problemy... Dlatego tak biedni. Dlatego te problemy właśnie są takie, które tutaj omawiamy. To jest właśnie cała tajemnica. Jesteśmy bardzo bogaci, tylko nie możemy z tego korzystać, ponieważ są siły, które pilnują tego, żebyśmy nawet nie mieli w świadomości tego, co my mamy. Mało tego, jeszcze mamy inny problem jak historia. Kim jesteśmy? Skąd pochodzimy? Ja to wszystko opisuję na swoim blogu i w filmach na YouTubie pod moim nazwiskiem. Proszę powiedzieć ten blog i te, żebyśmy mogli się odnieść. To jest... Wystarczy w internet wrzucić Mariusz Szczytyński. Tam wyjdzie YouTube, znaczy nie, YouTube tam... Znaczy tak, wyjdzie blog, który ma taki kodową nazwę Red October MSZ. O, w ten sposób. To wszystko. Ostatnie, tak, na końcu pan musi mieć ostatnie zdanie. Pan doktor. Polska jest wyjątkowo bogatym krajem. Jeśli chodzi o węgiel, to tam jeszcze na wartość złota, prawda, takie rzeczy. Ja tego nie chcę. Ja, to, co ja mówiłem, to jest to, co każda gmina może już dzisiaj zrobić. Dzisiaj zrobić może to, o czym ja mówię. Są konkretne projekty i to już można robić dzisiaj. O tym mówiłem, co już możemy robić. Natomiast to, że sobie Polska jest bardzo bogata, to o tym też mówię. Dziękuję. Dziękuję panie.